Nagle zmienili zasady Tańca z Gwiazdami. Szok, co zobaczymy w niedzielę w TV. Przed widzami Polsatu czwarty odcinek 15. edycji Tańca z Gwiazdami. Okazuje się, że twórcy postanowili przygotować dla widzów ogromną niespodziankę. Nie wszystkim jednak przypadnie ona do gustu. Fani niektórych par będą musieli się wyjątkowo zmobilizować do głosowania na swoich ulubieńców. Zdradzamy, co wydarzy się już w najbliższą niedzielę po godzinie 20. Trwa 15. edycja Tańca z Gwiazdami. Telewizja Polsat ma w ostatnim czasie powody do radości. Wszystko ze względu na emisję 15. sezonu Tańca z Gwiazdami. Program po raz kolejny cieszy się ogromną popularnością oraz wywołuje skrajne emocje wśród widzów. Z tego powodu występy na parkiecie takich gwiazd jak Majka Jeżowska, Maciej Zakościelny, Filip Bobek czy Natalia Nykiel przyciągają przed telewizory setki tysięcy widzów. Teraz na jaw wyszło, że producenci planują nietypową zmianę w nadchodzącym czwartym odcinku programu. Wielu fanów będzie niepocieszonych takim obrotem spraw. W kolejnym odcinku Task odpadną aż dwie pary. W mediach społecznościowych programu pojawił się wyjątkowy post, w którym twórcy postanowili zapowiedzieć niespodziankę, która będzie czekać na widzów czwartego odcinka Tańca z Gwiazdami. Całą zapowiedź opatrzono enigmatycznym opisem, w którym podkreślono, że w najbliższym czasie pary będą musiały liczyć na wyjątkowe wsparcie ze strony telewidzów. W najbliższym odcinku nasze pary szczególnie będą liczyć na wasze wsparcie, napisano w mediach społecznościowych. Producenci show postanowili jednak nie trzymać fanów zbyt długo w niepewności i potwierdzili, że w kolejnym odcinku z programem pożegnają się aż dwie pary. To jednak jeszcze nie koniec nowości. Oprócz tego emisja wzbogacona zostanie o zapowiadaną kilka tygodni temu dogrywkę. Oznacza to, że pierwsza para zostanie wyeliminowana za pośrednictwem głosowania SMS, natomiast następna zgodnie z głosowaniem jurorów po kolejnym występie. Para druga i trzecia od końca powróci na parkiet i po raz kolejny zaprezentuje taniec. Tym razem jednak widzowie nie będą głosować, a liczyć się będzie wyłącznie punktacja jurorów, można przeczytać w oficjalnym komunikacie nadawcy. Taniec z Gwiazdami, tak fani zareagowali na nagłą zmianę. Pod oficjalnym postem ogłaszającym przebieg czwartego odcinka Tańca z Gwiazdami szybko zaroiło się od komentarzy. Okazuje się, że fani nie są zadowoleni z tego, jak będzie wyglądała eliminacja uczestników w najbliższą niedzielę. Wielu z nich twierdzi, że stacja zbyt kombinuje i w zamian za to mogłaby wyemitować dodatkowy epizod programu. No i po co tak kombinować? Nie można było zrobić więcej odcinków? Bez sensu, aż nie chce się oglądać. No jak to? Ja nie chcę jednej pary żegnać, a co dopiero dwa? Nie zgadzam się. Czemu aż dwie? Pytają zawiedzeni fani formatu. Informacja doprowadziła także do sporej mobilizacji kibiców poszczególnych paragrafów. Wśród wpisów można zauważyć wiele komentarzy zachęcających do głosowania na poszczególnych uczestników. Na ogromne wsparcie może liczyć m.in. idolka nastolatków Julia Żugaj czy piosenkarz Filip Lato. Prosimy zostawić Julia Cugaj i małpa Wojciech. Kucina. Trzymam kciuki za parę numer 4, wygrasz to Julcia.
Apeluję o to, aby Filip Lato i Julia Cugaj zostali. Trzymam za was kciuki mocno. Trzymam kciuki, aby Filip Lato i Julia Seris zostali, dodają zmobilizowani widzowie.